Dzisiaj bardzo ważne informacje o krzemie. Zapraszam. Witajcie. Bardzo Wam dziękujemy za każdą Waszą aktywność na naszym kanale. Każde lajki, każde komentarze, subskrypcje, które nam dajecie, pozwalają nam docierać do coraz większej grupy ludzi. Więc jeśli wyda Wam się ten materiał bardzo interesujący, ten dzisiejszy, który nagrywam właśnie dzisiaj, właśnie teraz, to proszę o łapkę w górę. Tych, którzy dopiero trafili tutaj na kanał SCTV, proszę o subskrypcję. I zaczynamy. Dzisiejszy temat to krzem. Bardzo wdzięczny temat i uważam, że bardzo niedoceniony, gdyż krzem jest pierwiastkiem takim unikatowym. No, zobaczcie nawet z punktu widzenia chemizmu tego pierwiastka. Pół metal, pół przewodnik o ciekawych właściwościach piezoelektrycznych. Właściwie cała współczesna cywilizacja jest zbudowana na krzemie, cała elektronika. No stąd się bierze nazwa Dolina Krzemowa. Te wszystkie układy scalone są zbudowane z krzemu. Więc ten pierwiastek ma fundamentalny wpływ na rozwój cywilizacji człowieka, tak? I współczesnego świata. A z punktu widzenia jakby takiej, patrząc z geologicznego punktu widzenia, to jest on najpowszechniejszy zaraz po tlenie pierwiastek, który występuje w skorupie ziemskiej. Z biologicznego punktu widzenia natomiast, jako fundamentalny pierwiastek budujący tkankę łączną, występuje w ogromnych ilościach w całym naszym organizmie. Więc, a przede wszystkim występuje w dużej ilości w układzie limfatycznym, w węzłach chłonnych, śledzionie, grasicy, czyli tu można już jakieś pierwsze wnioski wyciągać, że ma bardzo ważne znaczenie dla naszej odporności, działania układu odpornościowego. No największej ilości możemy znaleźć krzemu w kościach, w zębach, w tkance łącznej, w sząstkach, więzadłach, ścięgnach, w skórze, w całym naszym układzie krwionośnym, w tych ściankach, które wyścielają naczynia krwionośne, w tkance płucnej, no wszędzie tam, gdzie występuje kolagen, gdzie występuje macierz zewnątrzkomórkowa, czyli tam, gdzie występuje spoiwo dla całego naszego ciała. I krzem jest tutaj jakby takim katalizatorem, takim utrwalaczem i stabilizatorem tkanki łącznej. I wyobraźcie sobie, że im jesteśmy starsi, tym zaobserwowano coraz mniejszą ilość krzemu w tkankach bogatych w krzem, w aorcie chociażby, czy w skórze. A paradoksalnie, im się starzejemy, tym potrzebujemy tego krzemu więcej. Bo ten krzem nas zabezpiecza przed przedwczesnym starzeniem. Przed degeneracją, degradacją tkanki łącznej. Przed pogorszeniem się funkcji układu krążenia, przed pogorszeniem się funkcji tkanki kostnej, układu kostno-stawowego, więc i naczyń krwionośnych, tak? Jesteśmy tak starzy, jak stara jest nasza tkanka łączna, jesteśmy tak starzy, jak stare są nasze naczynia, jesteśmy tak starzy, jak starzeje się nasz układ odpornościowy. A wszędzie tam, co wymieniłem, jest bogactwo krzemu. Więc dzisiaj dlatego opowiem Wam parę słów o tym, jaką funkcję pełni krzem w tych tkankach, co się dzieje, dlaczego go mamy coraz mniej. No i potem na końcu oczywiście powiemy sobie, jak go uzupełnić, żeby cieszyć się pełnym zdrowiem i żeby opóźnić proces starzenia, no bo o to nam chodzi przede wszystkim. No i też jakby zniwelować, czy obniżyć, czy spowolnić rozwój chorób różnych cywilizacyjnych, czy tych degeneracyjnych, przewlekłych. Podzieliłem mój dzisiejszy odcinek na kilka takich sekcji, takich fragmentów ważnych, które dotyczą pewnych ważnych funkcji krzemu, więc już wspomniałem, tkanka łączna i tutaj pod tym wspólnym parasolem opowiem o kościach, trochę o chrząstce, o macierzy tej zewnątrzkomórkowej i o naczyniach krwionośnych. Potem mamy trochę funkcję immunologiczną, też tam parę słów powiem. No i na końcu powiem o bardzo ważnej funkcji krzemu, teraz bardzo intensywnie badanej, o tym, że krzem jest antagonistą glinu, aluminium. A pamiętajmy, my żyjemy w tak zwanym wieku aluminium, aluminium age. Jesteśmy przewlekle zatruci glinem. Przewlekle zatruci glinem. A właśnie krzem jest remedium na to, żebyśmy nie zatruwali się tym glinem, nie kumulowali go
Więc zacznijmy od tkanki łącznej. Pamiętacie, no, jeżeli oglądacie moje filmy, od jakiegoś czasu przewija się temat też tkanki łącznej, która jest fundamentalna dla utrzymania zdrowia, urody i długowieczności. Ja w odcinku o kolagenie, czy w odcinku o kwasie hialuronowym opowiadałem, jak wygląda tak z grubsza budowa tkanki łącznej, że są to pewne komórki, które są zawieszone w takim żelu, czyli w takiej amorficznej substancji pozakomórkowej, w takiej macierzy, matriksie. Ta macierz, matrix, to jest ogromna ilość wody, którą wiążą proteoglikany, inaczej to są takie potężne struktury, które są jeszcze zbudowane z mniejszych biopolimerów, glikozoaminobikanów lub inaczej mukopolisacharydów. To są takie biopolimery silnie naładowane ujemnie, one dużo wiążą wody. Tymi podjednostkami jest na przykład siarczan chondroityny, siarczan dermatanu, karatanu czy inne tam siarczany tych glikozoaminobikanów, tak? Które tworzą tam wielkie łańcuszki. Więc to jest ta macierz. Ale ta macierz poza wśród tych komórek, które są zawieszone w tym żelu, jeszcze możemy spotkać włókna strukturalne. Te włókna to oczywiście kolagen i te włókna to oczywiście elastyna i inne spoiwa białkowe, które tworzą zwartą, mocną strukturę sznura. I okazuje się, że jak patrzymy mikroskopowo, to krzem tworzy wiązania kowalencyjne zarówno z tą macierzą mukopolisacharydową, jak i z tkanką kolagenową. On jest potrzebny do tego, żeby to wszystko było w odpowiedniej architekturze, w odpowiedniej strukturze. Wszystko dobrze zorganizowane, przestrzennie, strukturalnie. Czyli bez krzemu ta tkanka łączna, zarówno kolagenowa, jak i ta macierz amorficzna, nie może się tworzyć. Nie może spełniać swoich funkcji. Nie może mieć właściwych, takich odpowiednich mechanicznych właściwości, nie może uzyskać. Tych, które są podporowych, tak? Czy tych, które są ważne do tego, żebyśmy mieli odpowiednią postać naszego ciała, żebyśmy mieli odpowiednią sprężystość, elastyczność, siłę. Więc tego, to się nie może zadziać, jeśli w organizmie brakuje krzemu. Bo krzem właśnie jest odpowiedzialny za stabilizowanie zarówno kolagenu i tej macierzy, i za komunikację pomiędzy jednym a drugim. Okazuje się, że jeżeli na przykład chcemy stymulować syntezę tkanki łącznej poprzez na przykład pobudzenie fibroblastów, to możemy podawać duże ilości kolagenu, możemy podawać duże ilości witaminy C, a i tak ta tkanka nie będzie taka właściwa, jeśli nie będzie w organizmie optymalnych ilości krzemu. I teraz okazuje się, że krzem jest poza tą macierzą, poza tą tkanką kolagenową, czy tym matriksem, tymi proteoglikanami, krzem także buduje kości. Też jest jakby fundamentalnym pierwiastkiem śladowym budującym kości. I tu musimy też o tym pamiętać. I jego największe stężenie jest tam, gdzie kość rośnie na długość, czyli u dzieci. Tam, gdzie kość regeneruje się na przykład po złamaniach, czyli najpierw jest ogromne stężenie krzemu, potem wchodzi w to wapń. No i krzem jest odpowiedni do tego, żeby kość nie ulegała rozmiękaniu, czyli osteomalacji, lub nie uległa, żeby się nie rozwinęła choroba kości takiego wieku podeszłego, czyli osteopenia czy osteoporoza. Krzem jest fundamentalny dlatego, żeby kości nie chorowały. Krzem jest fundamentalny, żeby nasze chrząstki nie chorowały. Ścięgna, wiązadła, tam jest go najwięcej. I okazuje się, że na przykład osoby uprawiające sport, sportowcy, ci, którzy mają mniej krzemu w swoich tkankach, niestety częściej cierpią na różnego rodzaju kontuzje. Kontuzje ścięgien, kontuzje wiązadeł, kontuzje chrząstek stawowych. Bez krzemu rozwijają się choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, dysków kręgowych. Rozwijają się wszelkiego rodzaju tendopatie, entezopatie, wszystkie te zaburzenia czynnościowe, funkcjonalne, zapalne aparatu ruchu. Bez krzemu nie może się to wszystko później szybko wygoić. Pamiętajmy o tym. Krzem jest także w skórze, więc co się dzieje? Bez krzemu skóra się szybciej starzeje, szybciej dostajemy zmarszczki, szybciej wiotczeje ta skóra, jest w gorszej jakości. Gorszej jakości też są włosy i paznokcie, bo tam też odnajdujemy bardzo dużo krzemu, który stabilizuje te wytwory skóry i jakby wzmacnia ich strukturę. Pobudza wzrost. Więc pamiętajmy, że krzem jest tutaj fundamentalny dla
całego organizmu. Krzem także jest bardzo ważny dla układu oddechowego, bo to jest też tkanka kolagenowa. No, kiedyś bardzo często, jak były jakieś przewlekłe choroby dróg oddechowych, czy nawet gruźlica, to się leczyło to wszystko, no tam 100 lat temu, podawaniem krzemu, to w postaci odwarów z ziół krzemionkowych. To było oficjalnie w medycynie takie było zastosowanie. A teraz popatrzmy przez pryzmat układu krwionośnego. No, krzem tutaj, no tak samo jak krzem buduje czy stabilizuje te mukopolisacharydy w tkance, no, w stawach, to tak samo ma fundamentalny wpływ na śródbłonek naczyń krwionośnych i to, co okrywa śródbłonek, co wyścieła wnętrze naczynia krwionośnego, no to są też mukopolisacharydy. I okazuje się, że jeżeli w organizmie jest dużo krzemu, który stymuluje rozrost, syntezę tych substancji, czy regenerację tych substancji, to dzięki temu nasz śródbłonek, nasze naczynia krwionośne są zwarte, mniej przepuszczalne na zewnątrz i do wewnątrz, zaraz powiem, co to oznacza, mniej ulegają rozwojowi chorób naczyń, na przykład miażdżycy, arteriosklerozy. Wolniej się ta choroba rozwija lub nawet udowodniono na zwierzętach laboratoryjnych, że zwierzęta laboratoryjne poddane diecie niskokrzemowej szybciej rozwija się arterioskleroza, jeśli na przykład w diecie występuje duża ilość cholesterolu i tłuszczów nasyconych, a tym samym zwierzętom laboratoryjnym, którym podawano krzem, u nich ta miażdżyca się nie rozwijała pomimo takiej samej arterogennej diety. U ludzi, którzy są po zawałach, na przykład serca, czy mają miażdżycę naczyń wieńcowych, nie? Czy chorobę niedokrwioną serca. U takich osób stwierdzono postmortem niestety, czyli już po śmiertelnym zejściu, w badaniach autopsyjnych stwierdzono dużo niższą zawartość w aorcie na przykład, czy w naczyniach krwionośnych krzemu, niż u osoby zdrowej. Stwierdzono, że tam, gdzie populacje piją wodę bogatą w krzem, rzadziej występują choroby sercowo-naczyniowe. I w latach 70. była taka hipoteza postawiona przez paru naukowców, że krzem, który występuje w błonniku pokarmowym, jest właśnie tym czynnikiem odpowiadającym za ochronę przed miażdżycą diety wysokobłonnikowej. No bo różne są hipotezy, że tam błonnik na przykład obniża poziom cholesterolu lub zawiera jakieś antyoksydanty, a okazało się, że ten błonnik, który zawierał najwięcej krzemu, był najbardziej protekcyjny wobec naczyń krwionośnych. I stwierdzono, że prawdopodobnie dieta wysokobłonnikowa, która jednocześnie zawiera bardzo dużo krzemu, chroni przed rozwojem miażdżycy. Ale braki krzemu to także kruche naczynia krwionośne. Czyli jak to się objawia? No możemy mieć pękające naczynka na skórze. To żylaki, szybszy rozwój żylaków. To rozwój hemoroidów. To większe ryzyko pojawienia się tętniaków, czyli no, bardzo zagrażających dla zdrowia i życia patologicznych zmian w tętnicach, tak? W aorcie brzusznej czy w aorcie tutaj odsercowej. To też ryzyko udarów krwotocznych, no bo takie tętniaki mogą się pojawić też w głowie. Czyli odpowiednia podaż, wysycenie organizmu krzemem to profilaktyka wielu chorób układu krążenia, tych najgorszych, tych, które powodują skracanie nam życia i jednocześnie utrzymywanie tego całego naszego ogromnego systemu naczyń powiązanych ze sobą, od tych największych do tych najmniejszych, w bardzo dobrej kondycji. To jest właśnie krzem. Czyli powtórzę jeszcze, krzem jest fundamentalny dla tkanki łącznej, dla stawów, dla kości, dla układu krążenia i dla całego aparatu ruchu, czyli tych wszystkich okołostawowych tematów. Ścięgien, wiązadeł, no to się tyczy profilaktyka wszelkiego rodzaju kontuzji. Na przykład między innymi u sportowców. Drugi temat, o którym wspomniałem, to układ immunologiczny. No tutaj tych badań nie jest tak dużo, ale no samo to, że krzem jest w dużej ilości, można stwierdzić, w śledzionie grasicy czy węzła chłonnych, no pokazuje, że jakąś tam bardzo ważną funkcję pełni. I stwierdzono w różnych badaniach eksperymentalnych, że podawanie krzemu stymuluje odporność. Stymuluje odporność poprzez wzrost aktywności namnażania się limfocytów. Czyli te limfocyty, które się spotkają z jakimś antygenem, wirusem grypy chociażby, szybciej się namnażają, szybciej go zwalczają, więcej produkują przeciwciał. Dzięki właśnie krzemowi. No i ostatnia rzecz, taka tutaj dla mnie, bo wybrałem moim zdaniem te najważniejsze rzeczy, bo wiadomo, no, Rosja to jest kraj, w którym i w Związku Radzieckim, byłem w Związku Radzieckim, badano, powstawały instytuty badań nad krzemem. Oni tam zrobili ogromną ilość prac pokazujących różne kierunki rozwoju
i różne kierunki, w którym krzem wypełnia jakąś fizjologiczną funkcję lub jakąś funkcję prozdrowotną, antystarzeniową czy profilaktyczną wobec jakiejś choroby. Ale ja się skupiłem na tych najbardziej znanych. No i teraz ta trzecia, o której chciałbym powiedzieć, to jest antytoksyczny wobec glinu. No tak jak wspomniałem, żyjemy w świecie, gdzie bardzo dużo, znaczy to wszystko pochodzi z przemysłu, że jesteśmy zainfekowani, no zainfekowani to złe słowo, zatruci, przewlekle zatruci glinem. Glin pijemy w wodzie, dostaje się do organizmu z żywnością. Nadmiar glinu także pojawia się, gdy pijemy za dużo herbat, bo herbata jest rośliną, która jest kumulatorem glinu, a szczególnie jak pijemy ją jeszcze z cytryną, to ten glin robi się bardziej bioprzyswajalny, szybciej wnika do krążenia. I krzem, który ma taką charakterystyczną cechę chemiczną, że tworzy nierozpuszczalne, trudne do wyłapania, można tak powiedzieć, związki glinokrzemiany. Czyli wiąże glin i go już później nie chce puścić. I to jest bardzo ciekawa i bardzo ważna jego cecha, która pozwala nam snuć dużo ciekawych takich implikacji prozdrowotnych i terapeutycznych. Co tu mam na myśli? Akurat dwie rzeczy. Znowu trochę nawiążę do tkanki łącznej. Jak się syntezuje kolagen, to on musi ulec sieciowaniu. To sieciowanie zachodzi dzięki witaminie C i dzięki żelazowi. Jest tam taki enzym oksydaza prolinowa, która właśnie wykorzystuje żelazo i wykorzystuje witaminę C do tego, żeby zhydroksylować prolinę, a hydroksyprolina już później sieciuje ten kolagen w strukturę trzeciorzędową. I dzięki temu kolagen właściwie może pełnić swoją funkcję. Bez tego procesu kolagen jest bezużyteczny. Dlatego właśnie między innymi braki witaminy C powodują co? Rozpad ciała, bo to jest szkorbut. No dobra, ale glin ma taką cechę, że wypiera jakby żelazo z tego enzymu i go dezaktywuje. Czyli jak mamy za dużo glinu w organizmie, to oksydaza prolinowa źle działa, to oznacza, że każda nowa cząstka kolagenu nie może być prawidłowo sfałdowana. I może być tak, że dzisiejsza młodzież, która obserwuje się ogromne osłabienie tkanki łącznej u dzisiejszej młodzieży, może być to jedną z przyczyn tego zjawiska, nie tylko niedobory różnych substancji kolagenotwórczych, czy samego kolagenu. Ale jedna z hipotez jest taka, że zatrucie przewlekłe glinem powoduje osłabienie enzymatycznego fałdowania się prawidłowych cząstek kolagenu. A co robi krzem? No krzem jest antagonistą glinu, czyli wypiera z tej oksydazy glin, wyciąga go, wtedy żelazo może tam wejść, może z powrotem działać w sposób funkcjonalny. No i krzem oczywiście wiąże glin na poziomie przewodu pokarmowego, tak żeby w ogóle nie doszło do wchłaniania nadmiaru glinu. I teraz wszystkie populacje, które uznawane są za te takie najzdrowsze, które żyją bardzo długo, chociażby w Blue Zone, w tej strefie Blue Zone na Ziemi, obserwuje się, że woda, którą oni piją, bogata jest w krzem, tam w różne inne pierwiastki, ale krzemu tam jest zawsze bardzo dużo. Bo tak jak wspomniałem, krzem chroni przed glinem, przed toksycznym działaniem glinu, wiąże go i jednocześnie stymuluje, jakby biokondycjonuje tkankę łączną. Czyli ci ludzie mają z jednej strony mniej glinu w organizmie, a z drugiej strony dużo lepszą jakość tkanki łącznej. I bardzo ważna rzecz. Glin jest strasznie neurotoksyczny. Jak mamy za dużo glinu w diecie, w wodzie, to on przenika barierę krew-mózg i kumuluje się w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli w krótkim okresie czasu skumulujemy nadmierną ilość glinu, to możemy nawet mieć zespół otępieńczy. Bardzo szybko. To się dzieje na przykład jak w płynie dializacyjnym, jak u osoby z przewlekłą chorobą nerek, która jest na dializoterapii i tam gdzieś dojdzie do zastosowania glinu, to a nerki nie funkcjonują prawidłowo, to może dojść do szybkiej kumulacji glinu w organizmie, w centralnym układzie nerwowym i to niestety jest czynnik rozwijający przedwczesną demencję. Bo właśnie glin jest odpowiedzialny za przedwczesną demencję, zespoły otępieńcze i przedwczesny rozwój chorób neurodegeneracyjnych, w tym przede wszystkim choroby Alzheimera. Czyli dlatego właśnie krzem chroni przed chorobami układu nerwowego, między innymi dlatego, że jest substancją wyciągającą glin z tkanek, czyli odtruwa nas i zapobiega też akumulacji, zapobiega wchłanianiu. Taka jest funkcja krzemu i uwaga, dlaczego my tego krzemu mamy coraz mniej?
bo to zostało stwierdzone. Jest taki lekarz, doktor Krupka, doktor nauk medycznych, on jest i neurologiem, on jest i dietetykiem, on się zajmuje i medycyną, on taką medycyną zintegrowaną się zajmuje, bo i tą konwencjonalną i niekonwencjonalną łączy ją ze sobą. Bardzo mądry człowiek, polecam jego książki, właśnie też się zajmuje krzemem i on badał na przykład poziomy ilości krzemów we włosach. No, u Polaków na przykład, to w wielu województwach ten poziom był dramatycznie niski, a najmniejszy był w Dolnośląskim i Opolszczyźnie, czyli tam, gdzie ja mieszkam. Znaczy, ja mieszkam we Wrocławiu, więc tutaj mamy dramat, jeśli chodzi o ilość krzemów we włosach. Więc pamiętajmy o tym. Właśnie w ten sposób też się bada ilość krzemu w organizmie. Jak ktoś myśli, że ma za mało krzemu, to warto zbadać skład mineralny włosa i wtedy ten profil pokaże, jakie tam jest zanieczyszczenie pierwiastkami czy niedobór pierwiastków w długim okresie czasu. Nie? Bo może być tak, że mamy za dużo pewnych pierwiastków, za mało innych, to włos pokaże. Dobra, to teraz, no teraz porozmawiajmy o suplementacji krzemem, czy uzupełnieniu krzemem, bo to nie jest takie łatwe. Najpierw może dlaczego tego krzemu mamy mało, bo to jest ciekawy wątek. Zacznijmy od tego, że no, krzem jest bardzo ważny dla struktury ściany komórkowej roślin. Szczególnie tych jednoliściennych, czyli trawiastych. Dlatego najwięcej go mamy w zbożach, tak? W nierafinowanych zbożach. Dlatego on jest przywiązany właśnie do błonnika pokarmowego, tak? Dlatego, no i oczywiście dostaje się do roślin z gleby. No i patrząc tak od początku, patrząc na cały łańcuszek pokarmowy, no to od początku się psuje wszystko, nie? Nie ma go w glebach, bo gleba jest wyjałowiona przez dzisiejsze techniki agralne, takie, które no po prostu skupiają się tylko na plonie, skupiają się tylko na ilości, nie na jakości żywności, no niestety. Więc już krzemu brakuje w glebie, albo jest go dużo, dużo mniej niż go powinno tam być. Druga sprawa, pH gleby też jest, już się zmieniła od tego pH, które zapewnia dobrą biodostępność krzemu dla roślin. I to jest spowodowane używaniem tych fertylizerów wszystkich, nie? Tych substancji użyźniających glebę, głównie na bazie wapnia, fosforu, azotu. I potasu też, nie? I to powoduje, że nie dość, że go jest mniej w glebie, to jeszcze nie jest przyswajalny, sole są nierozpuszczalne dla roślin. Czyli już rośliny cierpią z powodu niedoboru krzemu. Potem te rośliny są rafinowane, tak? Pozbawiane zarodka, pozbawiane okrywy, czyli pozbawiona jest ta część rośliny, która zawiera najwięcej krzemu. Jak to już z tego zrobimy ten pokarm dla nas, bo my jesteśmy na końcu tego łańcuszka pokarmowego, no to jeszcze dochodzą takie aspekty jak zaburzone trawienie i wchłanianie krzemu. No i dlaczego tak się dzieje? Pierwsza rzecz. Czyli nawet jeśli tam trochę tego krzemu jest, albo jeśli zwracamy uwagę na to, żeby spożywać takie rośliny, które są bogatym źródłem krzemu, to pamiętajmy, pierwsza rzecz, niedokwaszenie żołądka. Może być to spowodowane naturalnym brakiem kwasu solnego albo obniżoną jego ilością, czyli za wysokim pH w soku żołądkowym, lub stosowaniem leków zobojętniających. To się powszechnie teraz stosuje. Bardzo duża jest ilość przepisywanych czy kupowanych bez recepty leków zobojętniających kwas solny, a to zaburza wchłanianie różnych minerałów, w tym także krzem. Do tego dochodzą nadmiar spożywanego wapnia, fosforu i strontu, który jest w produktach mlecznych. To też, tam są antagonizmy. Nadmiar tych pierwiastków powoduje zaburzone wchłanianie krzemu. No i oczywiście dysbakterioza, dysbioza, czyli to, co opowiadałem w filmie o mikrobiomie. Wszelkie zaburzenia na poziomie składu jakościowego, ilościowego mikrobiomu powodują zaburzone wchłanianie krzemu. Wszelkiego rodzaju choroby zapalne, przewlekłe, nawet utajone choroby zapalne jelit też powodują zaburzone wchłanianie krzemu. Przerost tej flory w jelicie cienkim powoduje SIBO, powoduje zaburzenie wchłanianie krzemu. Parazytozy, czyli jak w naszym organizmie jest za dużo różnego rodzaju pasożytów, które potrzebują dużo krzemu do rozwoju, to one wykorzystują ten krzem z posiłku, z pokarmu i już dla nas brakuje. To samo drożdżyce czy grzybice przewodu pokarmowego od stosowania nadmiernej ilości antybiotykoterapii też powodują opóźnione wchłanianie, znaczy pogorszone wchłanianie krzemu. I dlatego później dla naszych tkanek, dla tych wszystkich enzymów, które są krzemozależne, niestety brakuje krzemu.
więcej się wchłania glinu, więcej się kumuluje tego glinu i to błędne koło się toczy i toczy. I choroba przyspiesza, proces starzenia przyspiesza. Tak jak wspomniałem, osoba starsza powinna mieć więcej, znaczy powinna spożywać więcej krzemu, a wchłania go coraz mniej i spożywa go coraz mniej. I teraz, dlaczego krzem przyspiesza starzenie? A, bo kumuluje się glin i glin jest neurotoksyczny, czyli starzeje się nas układ nerwowy. Przez to, no sorry, ale jeżeli wcześniej się pojawia demencja czy choroba Alzheimera, to długo nie pożyjemy. Dwa, osłabia się strasznie tkanka łączna, a słaba tkanka łączna to jest przyspieszone starzenie w całości, całego ciała. Bo to jest stary układ oddechowy, stare naczynia krwionośne, stare stawy, stary kręgosłup. To jest stara, obwisła skóra, wypadające włosy, łamliwe paznokcie. No, wyglądamy okrutnie, brzydko i staro, jeśli w naszym organizmie, no i też chorujemy od środka, jeśli w naszym organizmie nie ma krzemu. No i krzem ma to te takie antagonistyczno-synergiczne właściwości z wapniem. Bardzo jest potrzebne do tego, żeby kości były twarde, mocne i zawierały dużo wapnia, tak? Bo tak jak powiedziałem, tam gdzie tkanka kostna się regeneruje po złamaniu lub rośnie, to najpierw jest krzem, później wchodzi wapń. I im więcej jest krzemu, tym później jest więcej wapnia. Ale im jest więcej krzemu ogólnie w całym ustroju, tym jest mniej wapnia w tkankach łącznych. A my z wiekiem wapniejemy. Naczynia krwionośne, układ wydalniczy, czyli nerki i inne narządy. Szczególnie tam, gdzie się toczy zapalenie. Czyli krzem też zapobiega, tak zresztą jak magnez, o którym mówiłem w którymś z poprzednich odcinków. Czyli krzem także chroni nas przed wapnicą tkanek miękkich. I przez to też opóźnia proces starzenia. Dobra, to teraz jak uzupełnić ten krzem? Bo na pewno na to czekacie. Więc wspomniałem już, bo się troszkę, jak tutaj widzę że się trochę kolejny wątek wbił, ale tak, krzem musi być dostarczony w odpowiedniej ilości dla organizmu codziennie, żeby był zdrowy. Różne są szacunki, od 10 mg do 50 mg na dobę, w zależności od tego, co robimy, jakie mamy niedobory, no bo to wszystko zależy od tego, na przykład jeżeli jesteśmy sportowcami, jeżeli mamy ciężką pracę fizyczną, jeśli ten obrót tkankowy jest szybszy, potrzebujemy więcej krzemu do regeneracji. Jeżeli na przykład mamy problemy z kośćmi, tak, rozwija się osteoporoza, to potrzebujemy więcej tego krzemu, nawet do 100 mg na dobę. Ale takim minimum bioprzyswajalnego krzemu na dobę to jest 10 mg, nawet 15 bym powiedział. A oczywiście im u osoby większej, o większej masie ciała, to zapotrzebowanie jest większe. U nastolatków, które rosną, to zapotrzebowanie jest większe. U osoby chorej na różne choroby degeneracyjne, to zapotrzebowanie jest większe. I teraz uzupełnienie krzemu też podzieliłem na kilka filarów. Pierwszy filar to jest krzem stosowany oczywiście doustnie. Wszystko będzie stosowane doustnie. Krzem płynny w postaci rozpuszczonej. Krzem w postaci stałej, czyli takie z pokarmu, i krzem suplementacyjny. Do krzemu płynnego, o którym warto zawsze pamiętać, to są wszelkiego rodzaju wody mineralne bogate w krzem. To są zazwyczaj wody górskie, na przykład Sudetów u nas w Polsce. Te wody zawierają no, sporą dawkę krzemu, bo nawet od 50 do 100 mg na litr krzemu w postaci kwasu krzemowego, ortokrzemu lub metakrzemowego. Tylko jest jedno ale, jeśli chodzi o wody bogate w krzem. Najlepiej pić prosto ze źródła, bo krzem ma taką cechę, że jeżeli woda stoi, na przykład w butelce, i jest w dużym stężeniu, to krzem lubi, ten kwas ortokrzemowy lubi, który jest bardzo dobrze przyswajalny. Bo wiadomo, to jest uwodniona krzemionka, nie? Bo krzemionka to jest piasek, ona się nie wchłania. Musi być kwas krzemowy. I ten kwas krzemowy lubi polimeryzować do związków, które są trudniej wchłanialne, a nawet niewchłanialne. Dlatego najlepiej pić wodę ze źródła, a nie z wody butelkowanej. Aczkolwiek, no jak nie mamy wyboru, to woda butelkowana też jest dobrym rozwiązaniem. Kolejna sprawa to wody krzemowe, krzemionkowe. Samemu można zrobić wodę krzemową czy wodę krzemionkową. No i to jest taka stara receptura. Zresztą zobaczcie, kiedyś jak wodę pili nasi dziadkowie, pradziadkowie, to pili ją ze studni. I studnia była wyłożona krzemieniem, czyli minerałem zawierającym bardzo dużo krzemu. Dlaczego? Bo oni zauważyli, że tam woda, która stała, w tej wodzie nie rozwijały się drobnoustroje. Bo sam krzem też ma właściwości adsorbujące,
no, na przykład patogeny na swojej powierzchni, czy ma właściwości bakteriostatyczne. Ale dzięki temu, że ta woda tam stała, znaczy jakby, no, jakby ekstrahowała ten krzem z tego krzemienia, to sama woda była wzbogacona w krzem. I ci ludzie pili wodę, która była dużo bardziej bogata w krzem niż taka dzisiejsza woda wodociągowa. Dużo bardziej. I to samo można zrobić w sposób domowy, czyli kupić krzemień, czy krzemień czarny, odpowiednio go przygotować, oczyścić, pokruszyć, wsadzić do wielkiego baniaka z wodą zwykłą, źródlaną, na 7 dni, takie są jakby wskazówki, no i poczekać, aż się na dnie zrobi osad. Ten osad to jest sedymentowany krzemień, to są jakieś osady inne, jakieś wytrącone substancje. Tego nie wolno pić, trzeba zlać tą wodę i ta woda jest bardzo bogata w krzem. I to można tą procedurę powtarzać. To jest woda krzemowa, którą warto, nie wiem, stosować do gotowania czy do picia. Druga sprawa jest taka, kolejna sprawa z tych wodnych roztworów krzemu. Piwo i wino są bardzo bogatym źródłem krzemu. Piwo jako macerat jęczmienia jako macerat jęczmienia jest, powoduje, że do płynu, tak, dostaje się duża ilość kwasu krzemowego, który jest bioprzyswajalny. Tylko jedna rzecz, to musi być piwo jęczmienne, niefiltrowane. Chmiel też jest źródłem krzemu i tutaj zarówno jęczmień, jak i chmiel. Zapomniałem słowa. Okej, więc mamy piwo. W winach też stwierdzono duże zawartości krzemu. W winach na przykład wytrawnych czy półwytrawnych z winogron, tak? Też dużo krzemu, czyli regularne, umiarkowane picie produktów alkoholowych w postaci piwa jęczmiennego, niefiltrowanego czy wina czerwonego, wytrawnego dostarcza bioprzyswajalną jakąś tam ilość krzemu, który uzupełnia te braki w organizmie. Rosoły gotowane na kościach, na tkankach łącznych, na skórze. No, najwięcej krzemu jest w tych wszystkich strukturach tkanki łącznej, czyli jeżeli taki rosół jest wygotowany na chrząstkach, na łapkach kurzych, mówię, na całym kurczaku, na kościach wołowych, to sam zawiera bardzo duże ilości krzemu, więc też jest bardzo bogatym źródłem krzemu. Teraz pokarmy. No, pokarmy bogate w krzem, no to są te, które są nierafinowane, które zawierają sporo błonnika, tylko tutaj mówię, no nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest stosowanie bardzo dużej ilości błonnika nierozpuszczalnego, bo on może zaburzać procesy trawienne i wchłanialnie i innych substancji, bo tam są fityniany, które blokują wchłanianie magnezu czy cynku. Więc tutaj, jeżeli miałbym rekomendować no, jak uzupełnianie krzemu w celach terapeutycznych czy przeciwstarzeniowych, to bardziej bym się skupił na płynnych formach i na suplementach. Zioła. No, od dawna wiadomo, że na przykład pokrzywa, czy skrzyp, czy rdest ptasi są ziołami, które zawierają dużo krzemionki i dzięki temu poprawiają jakość włosów, paznokci czy skóry. Prawda to, bo rzeczywiście te rośliny są kumulatorami krzemu, tylko tak, to nie może być napar. I najlepiej, żeby to były zioła świeże, nie suszone, bo wtedy najwięcej krzemu jesteśmy w stanie wyekstrahować. I nie może być napar, musi być to odwar, czyli odpowiednią ilość ziela, skrzypu, rdestu czy pokrzywy zalewamy wodą gorącą i gotujemy na wolnym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia przez 15-20 minut i to też w dużej objętości i nie za dużo tego ziela, bo tak jak wspomniałem, nadmiar krzemu zaraz polimeryzuje, kwasu krzemowego zaraz polimeryzuje. I potem czekamy, aż to się naciągnie, że tak powiem, przez kolejne 20 minut i potem filtrujemy to. I taki odwar jest rzeczywiście znaczącym źródłem kwasu krzemowego. Kolejnym bardzo dobrym źródłem krzemu przyswajalnego jest ekstrakt z pędów bambusa. Też stosowany w różnych preparatach czy suplementach diety. Dobra, to mamy zrobione zioła krzemionkowe, mamy zrobione pokarmy i mamy, tak jeszcze z pokarmów, to dobrym źródłem jest jęczmień, proso, owiec, tam jest bardzo dużo krzemu, owoce suszone, banany są dobrym źródłem krzemu, ale ciekawostka, że tam przyswajalność tego krzemu jest mniejsza niż w innych źródłach pokarmowych i tego do końca nie rozumiem, nie doczytałem, dlaczego tak jest. Dobra, teraz kolejna sprawa jest taka, że suplementy diety. Bardzo istotne źródło krzemu, szczególnie dla osób, które cierpią na niedobór tego krzemu i które muszą stosować krzem w dużej dawce w celach terapeutycznych, czyli musimy tam pamiętać nie tylko o ilości, ale o bioprzyswajalności, żeby duża pula z tego krzemu, którą przyjmujemy, wchłaniała się do organizmu. I tutaj mamy tak. Mamy różne jakby formy chemiczne krzemu, które są uznane za te dobrze bioprzyswajalne. Kwas krzemowy stabilizowany choliną. Szukajcie takich preparatów.
Potem mamy krzem organiczny, monometylosinatrialol. To jest taka substancja, która niedawno została, jakby przeszła procedurę Novel Food i została wprowadzona do listy źródeł krzemu, którą można stosować w suplementach diety. Krzem w postaci organicznej. Do tego dochodzą żel krzemionkowy, do tego dochodzi taki preparat profesora Tuszyńskiego, uwodniona krzemionka. Też można ją stosować jako dobre źródło krzemu, w miarę dobrze przyswajalnego. Do tego możemy szukać krzemu w takich preparatach, które zawierają, właściwie produktach spożywczych, tak to można nazwać, ziemię okrzemkową, zeolit, tylko tam są glinokrzemiany. Ja tu tak się zawsze zastanawiam, jeżeli wprowadzamy do organizmu glinokrzemiany, to ten krzem jak się uwolni, to ja bym nie chciał, żeby się krzem uwolnił, bo się i glin uwolni, chociaż z takiego trwałego związku ciężko się uwalnia glin i krzem. W takim razie jest to jakaś forma może oczyszczania przewodu pokarmowego, ma jakąś funkcję adsorpcyjną, czyli jakby wiąże jakieś inne substancje toksyczne czy jakieś drobne ustroje. Moim zdaniem taka jest główna funkcja tego typu preparatów. Ale głównie skupiamy się na krzemionce, na krzemie stabilizowanym choliną i na krzemie organicznym. To są najlepsze źródła krzemu, które można stosować w suplementach diety i one właśnie wiemy, że mają wysoką bioprzyswajalność. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Słuchajcie, to jest pierwiastek, który jest, należy do węglowców. Jest taka jeszcze, tak na koniec wam powiem taką ciekawostkę. Był kiedyś taki profesor, ksiądz profesor Sedlak, on był, poza tym, że był teologiem, to także był fizykiem, bardzo znanym fizykiem. I on zapoczątkował ogromne badania w Polsce na temat właśnie krzemu. On ukuł nawet taką hipotezę że w pradawnych, bardzo pradawnych czasach pierwsze organizmy nie były węglowcami, nie były stworzone na węglu, były na krzemie, a potem dopiero pojawiły się formy, które zamiast krzemu wbudowywały węgiel w związki organiczne. Więc on był ogromnym pasjonatą krzemu i opowiadał właśnie tak, że na swoich wykładach, w swoich książkach pisał, że krzem jest fundamentem zdrowia i długowieczności i że każdy organizm, każdy człowiek, który dba o siebie, który myśli o procesach starzenia, chcąc je zatrzymać, powinien zwrócić szczególną uwagę na posiłki, na wodę, na zioła i na inne źródła krzemu, żeby uzupełnić ten krzem w swoim organizmie. Profesor Ożarowski, jeden z najbardziej znanych fitoterapeutów polskich, zawsze mówił, że jeżeli się starzejemy, musimy zwiększać ilość krzemu w diecie albo pić zioła krzemionkowe. I on nawet jak miał 90 lat, jego skóra naprawdę super wyglądała, dużo młodziej niż wiek pokazywał, bo pił różnego rodzaju odwary z ziół krzemionkowych. Więc na koniec, pijcie, stosujcie krzem, szczególnie jeżeli macie kontuzję, jeśli chorujecie, cierpicie na choroby kości, stawów, zauważacie przedwczesne objawy starzenia skóry. Łączcie oczywiście krzem z borem, z magnezem, z kolagenem, z kwasem hialuronowym, z glukozaminą, z tymi wszystkimi podjednostkami, które są potrzebne do kondycjonowania i uzdrawiania tkanki łącznej. Dzięki wielkie za dzisiaj. Prosimy o subskrypcję, lajki jak zwykle, jakieś komentarze. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.